Cześć, tu Paweł z BalticBHP.pl, odcinek numer 56. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować, pokazać i delikatnie przetestować buty firmy Engelbert Strauss, model Castra. Wybrałem model Castra w wersji niskiej. Myślę, że któryś następny odcinek poświęcę wysokiemu modelowi, takiemu ponad kostkę. Co fajnego w tych butach? Zacznijmy od tego, że jest to but w klasie S3 z metalowym podnoskiem, z metalową wkładką antyprzebiciową. But jest w całości nieprzemakalny. Podeszwa dodatkowo w klasie antypoślizgowej w SRC. Odporna na temperatury do 200 stopni Celsjusza. But, powiem Wam, nie jest lekki ze względu na to, że jest metalowy podnosek, metalowa wkładka, jest system BOA. Waży około 780 gram przy rozmiarze 45, więc nie jest to lekki but, ale zaraz zobaczycie sami, że wygląda bardzo, bardzo fajnie i nie widać tego ciężaru, kiedy przyjrzymy im się z bliska. Ja mam je nałożone do zwykłych, cywilnych jeansów. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają. Strauss wykonał te buty w różnej kolorystyczce. Ja wybrałem ten najciekawszy kolor, taki najfajniejszy, powiedzmy, może nie najbardziej rzucający się w oczy, ale wyglądający bardzo fajnie, czarny z czerwono-niebieskimi wstawkami. Oczywiście tutaj ten charakterystyczny znak na boku Straussa, z przodu duże logo. Cały materiał, cały zewnętrzny materiał buta jest wodoodporny. To jest mieszanka materiału Cordura z jeszcze tam jakimś materiałem. But fajnie wygląda. Dodatkowo zapięcie BOA sprawia to, że idealnie możecie go dopasować. Nie ma czegoś takiego, że jak zaciągacie sznurówki, to w jednym miejscu macie mocniej dociągniętego buta i coraz wyżej, coraz lżej. Wszystko w zależności od budowy stopy. BOA zaciąga buta z jedną siłą całego i macie go dobrze dopasowanego. Chcecie tylko zdjąć buta, wystarczy odciągnąć dysk i możecie swobodnie wyjąć nogę. Powiem Wam tak, w ogóle nie czuć tego ciężaru w bucie. Naprawdę są miękkie i nie czuć, że jest wkładka antyprzebiciowa metalowa. Co myślę jest na wielki plus dla tych właśnie butów. Zobaczcie, jak te buty prezentują się z bliska. Fajna, solidna konstrukcja. Mocno, wysoko, jak widzicie, oblany gumą cały przód. Zobaczcie tutaj, nawet dla tych, którzy często pracują gdzieś na kolanach, mocno szurają, jest mocno zabezpieczony, to jest, ja wiem, 3 mm nalewka tego. Zobaczcie, 3 mm spokojnie jest nalany ta guma tutaj na nosku, żeby zabezpieczyć nosek. But jest cały wodoodporny, wiatroodporny. Wewnątrz jest membrana Driplex, która zapobiega poceniu się stopy i ten but oddycha na całej powierzchni. Wewnątrz oczywiście wkładka Straussa z tymi ciekawymi otworami wentylacyjnymi, dzięki którym kiedy chodzicie, to powietrze cały czas dostaje się do stopy i nie ma uczucia takiego gorąca wielkiego. Oczywiście zapięcie BOA z tym szybkim dyskiem, szybkie zapinanie buta, dokładnie tak samo szybkie rozpinanie. Zobaczcie, język tutaj to widać, jest wysoko bardzo zaszyty, żeby zabezpieczyć buta przed dostaniem się do środka wody lub jakichś pyłów, piasków i tym podobnych. No design jest bardzo ciekawy. Myślę, że wielu z Was mógłby przypaść do gustu i na pewno przypadnie. Mimo tego, że to jest but ciężki z metalowymi, cały w metalu, tak mogę powiedzieć, bo i wkładka, i podnosek, to naprawdę jest bardzo fajny. Tutaj mam jeszcze wersję, zobaczcie, wersję wysoką buta Castra, ale na tą wysoką wersję poświęcę osobny odcinek. Zobaczcie te dwa buty, jak wyglądają koło siebie. Naprawdę i wersja zielona, i ta czarno-czerwono-niebieska są bardzo fajne. Podeszwa, tak jak mówiłem, w klasie SRC, odporna na temperaturę do 200 stopni Celsjusza. Ten protektor jest głęboki, duży, co zapobiegnie na pewno ślizganiu się gdzieś na błocie i powiedzmy trawie i tak dalej. But bardzo fajny. Mówię, membrana Driplex zapobiegająca przed
poceniem się stopy w środku, but nieprzemakalny. Bardzo, bardzo ciekawa propozycja dla tych wszystkich, którzy chodzą w butach S3 i muszą w takich butach chodzić. Jeżeli podobają Wam się te buty, tutaj pod spodem, pod tym filmikiem będzie zamieszczony link, gdzie możecie sobie więcej poczytać o tych butach. Zobaczyć zdjęcia, poczytać specyfikacje tych butów. Zobaczcie, jakie są. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawy produkt. Obserwujcie nasze media społecznościowe, gdzie dużo się dzieje, gdzie staramy się informować Was o nowościach, które pojawiają się na rynku. Obserwujcie nasz kanał na YouTube, gdzie codziennie pojawia się nowy film prezentujący nowy, ciekawy produkt, który mamy nadzieję, że i Wam się podoba równie jak i nam. Klikajcie subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje na YouTube. Na dzisiaj to tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się.